No i witam Was bardzo serdecznie, Maciek Binert. I w odpowiedzi na takie Wasze pytania, sugestie w komentarzach, w mailach, czy jest jakiś troszeczkę dłuższy film nagram, a opowiem o niemieckiej gospodarce. Nazwę ten film chyba właśnie Niemcy jako wielki obóz pracy, czy europejski obóz pracy, jeszcze się zastanawiam nad tytułem. Natomiast chciałem pokazać niemiecką gospodarkę właśnie w kontekście ewentualnych kierunków rozwoju i zapotrzebowania na ręce do pracy. Żeby tak sobie jeszcze poszerzyć obraz, o czym w ogóle mowa, no to zachęcam do obejrzenia jednego z poprzednich filmów, to jest filmik Niemcy jako gospodarka totalna, czy przykład gospodarki totalnej. A krótko, tak jeszcze ją charakteryzując, to niemiecka gospodarka jest to gospodarka eksportowa, troszeczkę więcej niż 50% jest jej przychodu, to jest generuje eksport, no a więc jest zorientowana na ekspansję zagraniczną. I no tutaj używa do tego różnych mechanizmów, żeby te rynki zdobywać. W ostatnim czasie niemiecka gospodarka bardzo mocno przyspieszyła, ma rekordowe obroty. I tutaj właśnie też obroty i z Chinami, ale też bardzo zwiększyły się obroty z Unią Europejską i krajami Unii Europejskiej, gdzie właśnie Niemcy mają wpływ na kształtowanie się przepisów na tych rynkach. No i to tutaj nie jest bez powodu, że no, tak to się rozwinęło. Kiedyś jeszcze w innych filmikach podam przykłady na taką nieuczciwą konkurencję ze strony Niemiec w Unii Europejskiej. Jeszcze o tym będzie mowa. Zresztą parę poprzednich filmików też o tym traktowało. A teraz jeśli chodzi o gospodarkę, to rzeczywiście mamy rekordowe przychody. Euro stoi nisko, a więc towary niemieckie są atrakcyjne. Niemcy bardzo dużo produkują i niemiecka gospodarka tutaj ma bardzo duże takie sprzężenie właśnie z władzami, z rządem, no czego w Polsce nie ma. W Polsce raczej było tak, że no tutaj władze, rząd no utrudnia przedsiębiorcom funkcjonowanie i raczej wszystko było tak, sprowadzało się do tego, że młodzi ludzie nie mieli możliwości w Polsce tak, funkcjonowania w takim sensie gospodarczym, szczególnie właśnie mówię o tych ludziach z mniejszych miejscowości i no i co tym samym właśnie no, zdecydowali się na wyjazd, nieraz to była właściwie jedyna deska ratunku. No, tak to wyglądało, tak to jeszcze nawet dzisiaj po trochu wygląda, choć no, zaczęło się zauważać problem, no i mam nadzieję, że też pójdą za tym jakieś kroki. To też w ogóle jest zarzut też trochę do mnie, że no, oczywiście tutaj sobie mówię o wszystkim, co się tak naprawdę dzieje na świecie i w gospodarce, szczególnie tutaj się no, skupiam na takim handlu między Polską a Niemcami, no bo tym się zajmuję, ale no i to na prawie rzeczywiście będę mówił przy okazji tych komentarzy, no co byśmy jeszcze mogli zrobić, żeby tą sytuację zmienić. No i gospodarka właśnie Niemiec poprzez to sprzężenie z rządem, no są bardzo duże kontakty, jest lobowanie, lobbyści są w Unii Europejskiej, niemieckich firm są za granicą, są właśnie też w rządzie i są takie cykliczne spotkania rządu z organizacjami przedsiębiorców eksportowych. I na tych spotkaniach już od wielu lat bardzo często mówiło się o potrzebie rąk do pracy. To kanclerz Merkel, jeżeli się ona spotykała z przedsiębiorcami, no to zawsze był temat, nie mamy wykwalifikowanych rąk do pracy. Gospodarka zgłaszała 300 tysięcy wolnych miejsc pracy, na których nie ma lokalnie pracowników. Tym samym eksport nie mógł się rozwijać. Gospodarka no, to troszeczkę ją hamowało. I, no i właśnie jeszcze w 2014 no, powiedziano, że dobra, no to będziemy po prostu szukali, przenosili te fabryki za granicę. Szczególnie tutaj mówimy o Unii Europejskiej i o jej wschodniej części. Dlatego, że tam jeszcze są pewne zasoby rąk do pracy, no a rząd niewiele robi, żeby tych ludzi skłonić do wyjazdu do Niemiec. Powiedzmy z Polski, żeby wyjeżdżali do Niemiec. No, przecież rząd w Polsce się zmienił, to jest jeszcze bardziej utrudnione teraz.
no, Polacy, mam nadzieję, że będą, mają coraz większą świadomość właśnie budowania relacji ze swoją gospodarką. No, o tym się mówi przede wszystkim, zaczęło się w ogóle o tym mówić, jak to jest ważne. No i oczywiście jeszcze no, zaczyna też być jakiś plan na to wszystko w Polsce. No to, to oczywiście Niemcom się nie podoba, to Niemców no, rozwścieczyło. To, co mieliśmy, nawet cały czas jeszcze mamy ten teatrzyk pod tytułem w Polsce nie ma praworządności, czy nie ma demokracji. No, ale taki wybór, ale to jeszcze nie jest taki problem, bo tutaj akurat Niemcy według niektórych wskaźników, to Polska w relacjach z Niemcami, no to jest powiedzmy dziewiąty partner, niektórych dziesiąty, a tutaj jest jeszcze wiele innych ważniejszych partnerów gospodarczych, a więc no to jeszcze jakoś przetrawią, przede wszystkim chyba pomyśleli, że przeczekają, będą oczywiście tutaj trzymać rękę na pulsie, jeżeli będzie można ten polski rząd zaatakować, to zaatakują, ale no, na razie postanowili przeczekać, bo mają też inne problemy, problemy będą mieli też z prezydentem Trumpem, który to zauważył, to samo co Europejczycy, że no, niemiecka gospodarka rozwinęła się ich kosztem. I teraz Fundacja Bertelsmanna miała za zadanie sporządzić raport na ten temat. I doszło do wniosku, że żeby utrzymać niemiecki system socjalny, podatkowy i rentowy na tym poziomie, który jest, potrzeba będzie do 2015 roku, począwszy od 2015 do 2050, rok rocznie od 450 tysięcy do 600 tysięcy nowych pracowników, nowych emigrantów, którzy przyjeżdżają do Niemiec. Niemcy właśnie tą swoją gospodarką chcą stworzyć takie miejsce pracy dla całej Europy, po to tylko, żeby właśnie te firmy nie wyjeżdżały, bo tam to nie wiadomo, co tak naprawdę z nimi będzie, a jeszcze, broń Boże, będą musiały na przykład w Polsce płacić podatki, no to już w ogóle jest strata i technologia odejdzie i tak dalej, a więc postanowili stworzyć coś takiego, że no, zabezpieczyć było firmom obiecane, przemysłowi obiecano zabezpieczenie tych rąk do pracy. No i nie jest to takie proste, dlatego że w samej Europie takich pokładów nie ma. I fundacja właśnie Bertelsmanna, no akurat to wszystko wypisane, tam już dokładnie nie będę tego cytował, ale średnio potrzeba co roku 500 000 ludzi. 500 000 ludzi, żeby zniwelować skutki małego przyrostu demograficznego i dodatkowo, żeby jeszcze utrzymać system, który jest rozbudowany. I teraz chodzi o to, żeby ściągnąć ludzi, którzy pracują. No najłatwiej jest ich znaleźć w Europie. Ale Fundacja Bertelsmanna wyliczyła, że maksymalne możliwości po roku 2026 ściągnięcia ludzi z Europy Wschodniej będą na poziomie 70 tysięcy osób rocznie. Ja akurat tutaj mam dane za 2000, tutaj mam to wszystko wypisane, za 2013, no to samych Polaków przyjechało prawie 200 tysięcy, ta liczba jeszcze rośnie. Rumunów 125 tysięcy, 135 tysięcy, przepraszam. Włochów 60 tysięcy, Bułgarów 60 tysięcy, prawie Węgrów prawie 60 tysięcy i no i z wielu innych krajów, Greków oczywiście, no wszędzie tam, gdzie przede wszystkim są młodzi ludzie i gdzie ich gospodarki narodowe nie funkcjonują albo są, no, były wyniszczone przez funkcjonowanie w Unii Europejskiej, czyli w warunkach, gdzie no, słabsze gospodarki musiały konkurować z kilkudziesięciokrotnie mocniejszymi, no i tym samym poprzez niekorzystne właśnie uregulowania prawne i niemożność właśnie zdobycia tych rynków, no musiały upaść. No ale te zasoby też już się kończą. Także od 2026 roku potrzeba jest 600 tysięcy ludzi co roku w Niemczech. Takich właśnie możliwości Niemcy w Europie nie mają, a jednocześnie jest jeszcze następny problem, no to skąd tych ludzi wziąć? No i kanclerz Merkel wymyślił coś takiego, że no, kiedy zrobił taki research, gdzie jeszcze jest jakaś możliwość ściągnięcia tutaj ludzi, no to taki wyszła Syria, oczywiście w oparciu o błędne założenia, że tam mieszkają ludzie, którzy, no, który system szkolnictwa mniej więcej odpowiada niemieckiemu i
jest to kraj tak na jakimś gospodarczo-technicznym średnim poziomie, ale no, których ludzi to można zaabsorbować, no to podjęła decyzję o przyjęciu tych imigrantów, szczególnie właśnie młodych ludzi. I tu już bardzo szybko się zrobiło z tego, no zaprosiła ich po prostu, no i zrobiło się z tego miliony osób, no ponad milion osób. W tym momencie jest, i to też takie z takim hukiem to zaprosiła, fajerwerki przy tym były i wszyscy, no, większość uwierzyła, że no jest to zabieg humanitarny. Oczywiście takim nie był, bo teraz sobie skrupulatnie no, wyrzucają tych ludzi, którzy ich nie chcą i w tym właśnie 2017 roku no, będzie to rok, w którym no, będą deportacje i tutaj nie ma zmiłości. Jeżeli ktoś jest na zasiłku, jeżeli ktoś nie jest potrzebny gospodarce, no to jest po prostu deportowany. Oczywiście to jest ubierane w jakiś taki inny płaszczek typu właśnie no, nie ma powodu do udzielenia azylu czy czymś coś w tym podobnego, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli nie jest potrzebny gospodarce, nie funkcjonuje, no to nie mamy, żeby go utrzymywać i no, powinniśmy zdecydować właśnie o jego deportacji, skoro inne kraje ich przyjąć nie chcą. Bo początkowe założenie było takie, że będziemy mieli wpływ na rządy innych krajów, tak jak to było do 2016 roku. No i już było uzgodnione, także ta reszta, która się tutaj do niczego no, w gospodarce się nie przyda, pojedzie między innymi do Polski. To też się nie udało, no to możecie sobie wyobrazić, jaki jest tutaj reakcja są na Polaków. No jak to, nie chcą przyjąć tych ludzi, których my nie potrzebujemy. Dalszy problem tej gospodarki, no skąd wziąć tych ludzi, no to oczywiście będzie trzeba szukać około ponad 400 tysięcy ludzi spoza Unii Europejskiej, żeby utrzymać jej dotychczasowe funkcjonowanie i jednocześnie funkcjonowanie państwa. Bo państwo niemieckie nie ma za zadanie, znaczy państwo niemieckie to jest taka firma, wielka firma, która oczywiście wspiera lokalną, własną gospodarkę, jednocześnie no, oferuje to ludziom dosyć wysoki poziom życia, system emerytalno-rentowy. No ale jednak 500 tysięcy co roku, no to trzeba przede wszystkim, no zwiększą się miasta, ludzie ci, no będziecie zapewnić jakąś infrastrukturę, dojazd do pracy, przede wszystkim mieszkania. No i problem jest taki, że w Niemczech musi być budowane jeszcze 350 tysięcy mieszkań rocznie, więcej niż jest budowane. No i tutaj na przykład byłaby nasza rola, bo ja też właśnie jak wrócę do Polski, zaraz otworzę też w Polsce firmę budowlaną, bo tutaj nie mam już takich możliwości, żeby znaleźć ludzi do pracy. To jest tutaj, bo cała Bawaria na to cierpi. I mi się wydaje, że tutaj krokiem by było, no to tak tu w kierunku takim, żeby tutaj znajdować recepty, co z tym zrobić. Żebyśmy na tym po prostu skorzystali. Ja, żeby budować domy, no to tutaj muszę nadrobić braki w edukacji, bo ja nie jestem inżynierem budowlanym. No a jeżeli miałbym to robić, wolałbym nim być, no i w związku z tym, jak pojadę do Polski, to zacznę studiować. To już będą moje któreś studia. No i zajmę się też tą budowlanką tak na poważnie. W tym roku zrobimy takie pierwsze kroki właśnie, jak żeby się sprawdzić i rozpoznać właśnie rynek, rozpoznać jak no, jakieś ewentualne zagrożenia, które mogą nastąpić, swoje słabe strony rozpoznać i je poprawić. Teraz ci wszyscy ludzie mają zjechać do Niemiec. W związku z tym no do tych nowych mieszkań, czy do tych starszych mieszkań, no ale trzeba ich jeszcze jakoś wykształcić, trzeba im też zmienić ideologię, dlatego że Polakom nie jest trudno ją zmienić, dlatego że ci, którzy przyjadą teraz, no to jest powiedzmy pokolenie Pokemonów tak zwanych, znaczy wychowanych na Pokemonach. Ja, na przykład moje pokolenie też było wychowane na polskich rzeczach, na misiu, uszatku, na reksiu, no a jedna dekada, czy tam powiedzmy troszeczkę więcej, no tak, 10 lat po mnie, no to już byli ludzie, którzy absolutnie nie mieli wpojone żadnego związku z polskością, ale dla nich wszystko, co z zachodu, no to jest lepsze i taka to jest nobilitacja, na przykład wyjazd na zachód. No i im jest łatwiej, oni jakby nie czują też tutaj takiego związku z polskością. Następny problem jest taki do rozwiązania. No skoro przyjedzie do nas tyle ludzi, to będą ludzie
tak jak powiedziałem, w większości spoza Europy, no to trzeba pewnie stworzyć społeczeństwo, no, które będzie takie już typowo multikulti i to musi funkcjonować. Czy to będzie funkcjonować? Moim zdaniem nie będzie funkcjonowało. A jeszcze jest jeden powód, bo jeżeli to ma być wielki obóz pracy, czyli ludzie tylko tutaj przyjeżdżać, tylko pracować i się rozmnażać, a takie jest też założenie, na przykład już Wolfgang Schäuble o tym mówił, że oczywiście tutaj może Polak sobie może w Niemczech pracować jak najbardziej, ale na przykład jeśli chodzi o wszystkie świadczenia socjalne na dzieci na przykład w Polsce, czy na rodzinę w Polsce, no to powinny mu być obcięte do połowy. Na to na szczęście Komisja Europejska jak na razie się nie zgodziła, bo no stoi na stanowisku, jeżeli człowiek tutaj mieszka i pracuje i płaci podatki w pełnej wysokości, no to też ma w pełnej wysokości prawo do korzystania tutaj ze świadczeń socjalnych, a tym bardziej, że na przykład Kindergeld to świadczenie nie jest świadczeniem socjalnym, jest to bardziej związane właśnie z systemem podatkowym i jest uzależnione tylko od tego, czy ktoś płaci podatki. Jeżeli płaci w pełnej wysokości, no to dlaczego ma dostać to świadczenie w mniejszej albo w połowie wysokości tego, co na przykład dostaje Niemiec na swoje dziecko. No ale takie pomysły już się pojawiają. Jeszcze jest kilka problemów z tym, o których nawet no tutaj tak tylko delikatnie wspomnę, ale Niemcy sobie jeszcze wymyślili coś takiego, bo sobie wyobraźcie, przyjeżdża do Niemiec masa ludzi i co? I kto będzie nimi zarządzał? Przecież Niemcy nie odpuszczą im, żeby oni sobie tam pracowali, a jeszcze im przyjdzie do głowy samemu wpaść na jakiś pomysł albo zacząć przenosić tą technologię do siebie. W związku z tym wszystko tutaj w Niemczech, każda firma, każda większa fabryka jest tak podzielona, że są inżynierowie, ale oni nie wiedzą jeden jakby o drugim o jego pracy. Oni nigdy nie mają dostępu do całego produktu, do całej myśli technicznej, do całej innowacji, nie są w stanie samemu tego zrobić. Jednocześnie też tutaj jest bardzo duża rola właśnie uniwersytetów i w samej Bawarii co 25% studentów to są studenci właśnie zagraniczni, szczególnie na kierunkach technicznych. I tutaj co możemy z tym zrobić? Na przykład my, no rzeczywiście, jeżeli no, mamy tutaj, przyjechali Polacy, polscy obywatele, młodzi, którzy chcieli się tu wykształcić i oczywiście ten niemiecki przemysł im oferuje na pewno jeszcze lepsze możliwości zatrudnienia niż polski, ale być może no, warto byłoby przemyśleć właśnie powrót do kraju z tą wiedzą, z tą technologią zdobytą tutaj, bo tak naprawdę, no uwierzcie mi, nie mamy innej możliwości, nie ma opcji takiej, żeby no, w ciągu powiedzmy 15-20 lat zostać tutaj i no, żeby to nie urągało godności człowieka. No chyba, że rzeczywiście, tak jak powiem, no, to właśnie pokolenie tak zwanych Pokemonów, które no, właśnie widzi tylko tą konsumpcję i tylko za tym wszystkim, no, że trzeba się bogacić i to, że mam zachodni samochód, to, że mam lepszy samochód, to, że mam lepszy telewizor, lepszy telefon, no to jest celem życia. No ale jeżeli tak, no to rzeczywiście ci ludzie zostaną, ale jeżeli mają jakieś głębsze wartości, większe wartości, no to szybko z tymi pomysłami wrócą albo będą tutaj w Niemczech rozbudowywać polskie firmy i wspierać polską gospodarkę. I to jest jakby była odpowiedź znowu, no, żeby nie biadolić, a działać w tym kierunku. Teraz kolejny problem, bo jest ta masa ludzi, która tutaj już powiedzmy będzie wykształcona, przyjedzie i niektórych trzeba będzie mało dokształcić, załóżmy z takich krajów bardziej rozwiniętych, jeżeli oni przyjadą, a niektórych bardziej. No to co wtedy? No to jeszcze przede wszystkim trzeba będzie stworzyć im jakąś strukturę. I Niemcy nie pozwolą właśnie samemu sobie funkcjonować, tak jak powiedziałem. Dlatego wymyślili coś takiego. Zrobili rentę od 70, czyli emeryturę od 70. I to wszystko ma spowodować, że to ma być ta warstwa przywódcza w tych wszystkich przedsiębiorcach. Przedsiębiorstwach. Także ta warstwa przywódcza to mają być Niemcy. No nie wiem właśnie, jak to się będzie miało do takiej ultra nowoczesnej gospodarki, kiedy będzie ona oparta o nowoczesną technologię komputerowe i analityczne. No to czy oni właśnie temu sprostają? No ale taki jest zamysł i samo podwyższenie tego wieku rentowego ma spowodować, że 4,4 miliona ludzi będzie więcej na tym rynku pracy, ale zajmowało będzie te stanowiska właśnie kierownicze, nieobarczone właśnie no, tak jakimś obciążeniem fizycznym, pracą fizyczną. A więc
To właśnie jest jeden też z pomysłów na to, jak to ma wyglądać. I dlatego nazwałem to właśnie ten filmik Obóz Pracy, no bo tam zarządcami mają być to tacy kapo, Niemcy, a ta reszta ludzi ma mieć taką, no nawet jeżeli to będą inżynierowie, to bardzo małe pole do manewru, żeby tylko w tych swoich ramach tylko funkcjonowali. Oczywiście im się da jakieś tam mieszkanie, ładny samochód, no i Niemcy liczą na to, że to im starczy do życia. No i jednocześnie, żeby absolutnie nie mieli dzieci i żon za granicą, no bo wtedy, no bo po co no niewolnik, który nie wychowa niewolnika. No powinien mieć też tutaj właśnie dzieci, które pójdą do całodobowej szkoły najlepiej. No już teraz w Niemczech ruszają takie pomysły jak szkoła całodzienna. No i tutaj państwo właściwie będzie wychowało te dzieci, tych ludzi, tych pracowników. Tych takich mrówek, które mają tutaj tą gospodarkę niemiecką budować. No i jednocześnie ci ludzie porzucą swoje narodowe kraje, swoje korzenie. No i na to Niemcy liczą. Cała taka też propaganda, ideologia będzie temu na to skierowana. To odczujemy to bardzo szybko. No jeżeli już nie odczuwamy. Następną sprawą jest to właśnie skąd brać tych ludzi, bo to jeszcze nie jest problem wyczerpany, że oni po prostu sobie przyjadą, bo przyjadą oczywiście ci, no, którzy będą chcieli skorzystać z systemu socjalnego niemieckiego i ich pewnie będzie najwięcej, jeżeli mówimy tutaj o krajach pozaeuropejskich. I teraz jest już coś takiego, że w tym momencie no, Niemcy muszą dbać o to, żeby wszystkie inne kraje były biedniejsze niż oni. Albo muszą być to kraje, w których są niepokoje. No i to się właściwie stało. Mamy, no nawet jeśli tak patrząc już od lat, nawet 90., no to znowu niemiecka, znaczy doświadczenie Niemiec jest takie, że gospodarka rosła zawsze wtedy, znaczy był jakiś krach na rynku światowym, były jakieś niepokoje, były jakieś wojny, ona troszeczkę spadała, potem ci ludzie, no Niemcy ich absorbowali, przyjeżdżali do Niemiec, budowali gospodarkę, ona znowu rosła. I tak się to kilka razy udawało w ich takiej historii gospodarczej. Ostatnim takim pamiętnym razem to właśnie była wojna na Bałkanach, którą no, Niemcy jakby no, tutaj ją dopomogli, żeby ona się rozpętała, uznając niepodległość Kosowa. To spowodowało taki łańcuszek lokalnych konfliktów. W rezultacie no, bardzo dużo z tych ludzi trafiło właśnie do Niemiec. Oni właśnie teraz wracają. Jak ja rozmawiam z Chorwatami, znaczy z tych takich akurat bogatszych krajów bałkańskich, no to oni wracają. Oni wracają autentycznie. No po tym czasie to już 20 lat minęło. Więcej niż 20 lat. A więc trzeba już wrócić. To już nie jest kraj dla nas. No i oni teraz, to jest taka jakby fala powrotów, no i tych ludzi też, no zużytek już można powiedzieć w sensie zawodowym, no trzeba kimś zastąpić. Wszystkie konflikty, które są w Europie, są Niemcom na rękę. Konflikt na Ukrainie jest Niemcom na rękę. Jest korzystny z ich punktu widzenia, dlatego że no, będzie kolejna, no, Ukraina z wielkim krajem i no, będzie kolejna fala tutaj pracowników, którzy oni łaskawie dadzą pracę, bo u was w kraju nie macie na to szans. No, oczywiście w Rosji jest podobny problem. Bardzo dużo Rosjan właśnie chce opuścić Rosję, szczególnie młodych Rosjan chce wyjechać do pracy. Ten proces to już się dzieje. Co zrobił Władimir Putin? Putin już teraz zablokował dwa portale z pracą za granicą. Oczywiście to nie jest żadna droga. No ale są one jakby no, w Rosji nielegalne. Nie można, jest utrudniony dostęp do informacji, ile się za granicą zarabia, kogo potrzeba, jakie zawody i no jednocześnie jest też taka ze strony rządu właśnie odbudowa takiej moralności narodowej. Inaczej mówiąc, że nie wypada nam pracować, ale pracować do Niemców, których to nawet, czy powiedzmy przodkowie, czy ojcowie tych ludzi, no naśmiewali się z nas, gwałcili, mordowali i okradli. No, przede wszystkim, no i to się dalej dzieje. Także w Rosji właśnie buduje się tego typu retorykę i jednocześnie no tutaj też takie silne oddziaływanie właśnie w internecie. I tak zideologizowane młode społeczeństwo no, ma pewien moralny dylemat, żeby wyjechać. No,
W Polsce myśmy tego też, my jako społeczeństwo nie mieli, nie tak duży. Ale z drugiej strony też my możemy zawsze wrócić, bo tutaj nikt nas, do Rosji będzie potem ciężko wrócić. Druga rzecz jest jeszcze taka, że jeśli chodzi o Rosję, to oczywiście Niemcy są największym odbiorcem gazu z Rosji. No i tutaj będą się starali w tych kontaktach takich bilateralnych, żeby Rosjanie też odbierali niemieckie towary, bo tak to właśnie wygląda. Te misje gospodarcze są właśnie po to, żeby zawsze wymiana, to jest to, co ja właśnie walczę między Niemcami a Polską, żeby była pewna symetria, że nie możemy, że my doprowadziliśmy do systemu, kiedy możemy tyle niemieckich sklepów do Polski wpuścić, ile Niemcy wpuścili do Polski i odwrotnie. Tyle samo firm na przykład z danej branży, ile Niemcy wpuszczą z firm z danej branży w Polsce, a jest odwrotnie. A my właściwie jesteśmy takim Eldorado dla ich firm, a one dla nas trzymają ten rynek i hermetycznie zamknięty jest. Nie możemy tutaj mnożyć naszego kapitału. No, a z drugą stronę tak, to nikomu nie przeszkadza oczywiście. Jeżeli Polska miałaby tutaj, zaczyna mieć własnym głosem, to jest zaraz brak demokracji. I trzeba coś z tym zrobić z punktu widzenia Niemiec. Druga część właśnie tej całej otoczki, to właśnie jest to, jak właściwie to ma funkcjonować. Bo jeżeli to ma być taki wielki obóz pracy, jak będzie to państwo ideologicznie wyglądało? Czy będą ci ludzie mówić po niemiecku? Czy w jakim języku? A czy w ogóle będą mieli z czasem chęć pracować? Na przykład jeśli chodzi o tych niemieckich przedsiębiorców i ich, tej kadry, która zarządza. Dlatego, że ja na przykład jak rozmawiam tutaj na przykład z Turkami, to oni właśnie często dlatego rezygnują z pracy, bo gdzieś tam jest to na stanowisku wyższym jakiś Niemiec, który tam im ubliża, czy ich tam poniewiera. I oni sami po prostu zaczynają myśleć, co tutaj zrobić. Otwierają na taki jakąś budkę z kebabem, jakąś małą firemkę, jakiś handel samochodami, cokolwiek, bo właśnie chcą uniknąć tej takiej niezdrowej relacji. Pomimo to, że pewnie tutaj działając dla niemieckiego przemysłu zarobiliby więcej. Ale nie chcą. To jakoś im tam godność nie pozwala na to. I właśnie nie wiem, jak to miałoby wyglądać, jak sobie to Niemcy wyobrażają, ale to nie będzie funkcjonowało moim zdaniem. Tym bardziej jeszcze, że ci wszyscy ludzie będą mieli prawa wyborcze. Co tutaj zrobić dalej z tym? Jeżeli w takim tempie Niemcy będą przybierały obywateli z innych krajów, czyli z inną narodowością, to oni jakiś czas tam oczywiście głosować nie będą mogli, ale kiedyś trzeba będzie to jakoś uregulować i dać im możliwość wybierania władzy. I co wtedy? Kogo oni wybiorą? Czy Niemcy mają szansę jeszcze zostać Niemcami? Na pewno w dłuższej perspektywie nie, ale po drugie jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, że ta gospodarka działa świetnie, jeżeli jest prosperity, jeżeli euro jest niskie, jeżeli są rynki. Co będzie, jeżeli rynku nie będzie? Na przykład starczyłoby tylko, żeby Stany Zjednoczone zrobiły cła, jeszcze powiedzmy dwa inne mniejsze kraje i niemiecka gospodarka leży. Mamy zaraz dziś setki tysięcy ludzi na ulicach pozwalnianych i niepokoje społeczne. I co wtedy? I co wtedy z tymi ludźmi zrobić? Skoro daliśmy mieszkania, to jest, budowaliśmy dla nich mieszkania, to nas bardzo dużo kosztowało, cała inwestycja była droga, a nie mają Niemcy możliwości wpływania aż tak daleko na to, co się dzieje na świecie praktycznie. Jeśli chodzi o siłę militarną, to na pewno nie. Taki hard power, a jeżeli chodzi, mają siłę oddziaływania właśnie poprzez swoje fundacje, których jeszcze kiedyś powiem w innym filmiku, na inne kraje, i swoją agenturę w rządach innych krajów i tyle, ale więcej nie. I tutaj rzeczywiście nie jest to im cała ta sytuacja na rękę, która się dzieje właśnie w Stanach Zjednoczonych, ogólnie na świecie, że ludzie zaczynają, czy narody zaczynają zauważać, że nie jest to dla nich korzystna sytuacja.
A więc jest parę, jest wiele problemów właśnie z stworzeniem takiego wielkiego obozu pracy. Mi się wydaje, że Niemcy nie do końca sobie zdają sprawę z tego, co robią. Co my byśmy powinni z tym zrobić? Oczywiście zbudować swoją gospodarkę, nie kupować żadnych produktów, które pochodzą z Niemiec, skupić się na krajach, z którymi mamy lepsze relacje. Jeżeli mamy lepsze relacje gospodarcze, na przykład z Chinami, się lepiej zapowiadają, to kupować od nich samochody, czy od Japonii, czy z jakiegoś innego kraju, gdzie te relacje wyglądają bardziej uczciwie. Z Niemcami, jeżeli to się poprawi, oczywiście, to ja bym był największym zwolennikiem tego, żeby te relacje były jak najlepsze. No ale tutaj musimy zacząć o tym poważnie rozmawiać, jak to ma wyglądać. I tutaj jednocześnie co my możemy zrobić, to już właśnie mówiłem, każda taka rodzina polska tutaj w Niemczech powinna tutaj być taką misją gospodarczą, inwestować w Polsce. Starać się dbać o to, żeby tutaj, jeżeli jesteśmy taki czas, jak najwięcej się nauczyć, żeby to w Polsce można było zaimplementować te wszystkie nasze nowe umiejętności. A naprawdę w Niemczech nauczyć się można dużo, jeśli chodzi o przemysł, o zarządzanie, bo naszą polską gospodarkę, jedna taka różnica, taka moim zdaniem, która jak najbardziej się rzuca w oczy, to jest pewna organizacja firm. Bo maszyny mamy podobne, cały sprzęt mamy podobny, ludzi też nawet mamy podobnie wykształconych. No ale właśnie tutaj jest jeszcze w tej takiej całej konstrukcji zarządzania, jeszcze są problemy, a firmy, które rzeczywiście wdrażają jakieś takie nowoczesne formy zarządzania, są to certyfikowane systemy, to mają sukcesy. Mają absolutnie jasne, można powiedzieć, że sukcesy na rynku międzynarodowym i eksportowym. A nasza gospodarka, mi się wydaje, że co robić? Nie sprawiać, żeby ona była aż tak rozdęta i tak uzależniona od tego, co się dzieje na świecie. Wtedy będziemy mieli ten sam problem, co mają Niemcy. Może nie będziemy tak bogaci, może nie będziemy korzystali z tego, że mieli to satysfakcję, że inni dla nas pracują, tak jak to mają Niemcy, że nie przyjeżdżają inne narody i oni ich tam mają z tego satysfakcję, że oni im budują PKB. No być może nie, ale będziemy mieli własną gospodarkę, więcej oprzeć ją na rynku wewnętrznym, a ewentualnie eksport byłby tutaj jakimś ewentualnym dodatkiem do tego, choć nie najważniejszą rzeczą, żeby ją tak zbudować, bazując właśnie na tym, co nauczyliśmy się właśnie od Niemców, żeby nie była absolutnie uzależniona od tego, co dzieje się na świecie. I to chyba wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Cześć.